Na dzisiejszych zajęciach chciałbym Państwu zaprezentować światła, które obowiązują nas podczas egzaminu na kategorię A2. Jest to motocykl identyczny, jaki posiada Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Model tego motocykla jest NC700S. Po przekręceniu zapłonu w pozycji ON, z przodu mamy światło pozycyjne i światełko mijania. Jednocześnie jest to światło barwy białej. Z tyłu natomiast jest światło barwy czerwonej. Z tyłu jest światełko barwy czerwonej. Określa pozycję motocykla z przodu i z tyłu. Nadmienić należy, że światło jest przerobione oryginalnie przez salon Honda. Jest tak zwany tuning motocykla zrobiony przez producenta. Kolejnym światłem, które musimy zaprezentować, może być światło kierunkowskazów. Włączamy kierunkowskazy zarówno z lewej strony, z przodu, jak i z tyłu. Również z prawej strony, z przodu kierunkowskaz, prawy kierunkowskaz, z tyłu. Są to światła awaryjne. Wyłączamy światła awaryjne. Przechodzimy do świateł kierunkowskazu. Kierunkowskaz lewy z przodu, lewy z tyłu. Kierunkowskaz prawy z przodu, prawy z tyłu. Kolejnym światłem będzie światło hamowania. Stop. Wyłączamy kierunkowskazy. Musimy zademonstrować, że jest na hamulcu nożnym. To jest jeden hamulec i na hamulcu ręcznym także zapala się światło hamowania stop. Jeszcze raz, światełko hamowania na hamulcu nożnym. To jest jeden hamulec. Światło hamowania stop na hamulcu ręcznym. To jest drugi hamulec. Kolejnym światłem są światła drogowe. Światła drogowe zapalają się po światła drogowe zapalają się razem ze światłami mijania i to jest z przodu, proszę zobaczyć. W tej chwili mamy uruchomione światło mijania i do tego dokładamy sobie światełko drogowe. Jest w zespolonej żarówce kolejne światło, światło mijania i w tym momencie prezentujemy światło drogowe. Przełączenie światła drogowego następuje wtedy, kiedy mamy światło mijania na zapłonie. Dokładamy przełącznik z lewej strony. Mamy światło drogowe, co jest sygnalizowane kontrolką na desce rozdzielczej. I to są wszystkie światła, które obowiązują w tym motocyklu. Możemy wylosować także jeszcze sygnał dźwiękowy, który znajduje się po lewej stronie.